Kochani, już powoli kończy się rok 2020, którego w takiej odsłonie nikt pewnie z nas się nie spodziewał, ale wszyscy musieliśmy się z nim jakoś zmierzyć. Wychodziło nam to raz lepiej, raz gorzej, ale teraz czas już od tego wszystkiego odpocząć. Wydać się porwać w wir świątecznych przygotowań, by wspólnie ubrać choinkę, przygotować prezenty, zrobić porządki, przypomnieć sobie kulinarne zdolności, piekąc z dziećmi pierniki, lepiąc uszka czy obsmażając karpia, by wykazać się wokalnym talentem, wspólnie śpiewając kolędy. I tego, kochani, właśnie Wam życzę, abyście odetchnęli od codziennych trosk, abyście w radości i z miłością w sercu spędzili ten świąteczny czas wraz z najbliższymi, abyście byli dla siebie dobrzy i życzliwi i w końcu, abyście umieli sobie i innym odpuścić. Przecież choinka może stać trochę krzywo, a karp każdemu może się przypalić. A plama z barszczu też się spierze. W czasie tych świąt Bożego Narodzenia po prostu odnajdźcie w sobie dziecięcą radość, tę szczerą, beztroską. Jest nam to wszystkim bardzo potrzebne. Kochani, w tych najbliższych dniach zatroszczcie się i o ciało, i o ducha. Niech ten świąteczny czas pozwoli Wam pozytywnie naładować baterie, abyście pełni wiary, nadziei i miłości, pełni zapału, weszli w nowy 2021 rok.